Siemacie, z tej strony Base Driver. Dzisiaj kontynuujemy wizytę w Gdańsku. Tym razem z pomocą Zjednoczenia Graciarzy Pomorza. Mamy tutaj dwie zestawy. Jedną piękną i jedną zgruzowaną. Którą zatem jeździmy? No raczej, że tą. O historii zastawy 1100, znanej też lokalnie jako Stojadin, a pod koniec produkcji jako Jugoskala, powiedziano już chyba wszystko, więc nie będę się tu zanadto produkował. Przypomnę jedynie kilka podstawowych faktów. W 1969 roku do produkcji wszedł Fiat 128, który w 1970 zdobył tytuł samochodu roku, całkiem zresztą zasłużenie. Nowoczesna konstrukcja z poprzecznie umieszczonym silnikiem i skrzynią biegów obok niego, nierównej długości półosiami i niezależnym zawiesem wszystkich kół, zasadniczo przeżuwała i wypluwała klasową konkurencję. Już rok później dyrektor zakładów Crvena Zastava, niejaki Prvoslav Rakowicz, wybrał się do Włoch, żeby obgadać temat zakupu licencji. Oglądając różne wersje 128, dyrektor zobaczył upchnięty gdzieś w kącie egzemplarz różniący się nieco od sedanów, które trafiły na rynek. Pięciodrzwiowego hatchbacka z linią tyłu wzorowano trochę na Simce 1100. Spytani o tę sztukę Włosi powiedzieli, że nie chcieli ryzykować za bardzo, bo konserwatywny klient woli sedana, na co Rakowicz odparł: to my bierzemy tego. I tak rozpoczęła się historia zastawy 1100, która z paroma modernizacjami trwała aż do 2008 roku. Owszem, Jugosłowianie, a konkretnie Serbowie, produkowali też czterodrzwiową wersję z wydzielonym kufrem. Pod koniec lat 70. dołączył też trzydrzwiowy hatchback o nazwie Mediterran, ale najpopularniejsza i najbardziej znana była właśnie pięciodrzwiówka. A ten egzemplarz, jak i większość, które można spotkać w Polsce, ma dodatkową literkę P, którą oznaczone były auta montowane w latach 73-83 w FSO. Przy czym montażów polegał na zamontowaniu do gotowych, przyjeżdżających z kręgu i owocu samochodów kół, akumulatora, zderzaków i znaczka. Tak wygląda wnętrze ładnej zastawy. Proszę bardzo, jakie piękne fotele. Nie wiem, czy one mają coś wspólnego z oryginałem, ale są naprawdę śliczne. Deska zastawy jest, no, można powiedzieć, charakterystycznie fiatowska z lat późnych 60., gdyż albowiem jest to zasadniczo Fiat 128. Zawsze mega podobał mi się ten przycisk klaksonu. Jak byłem dzieciokiem, jeden wujek, taki starszy, można powiedzieć, że wujek generalnie z dalszej rodziny, miał białą zastawę i zawsze mega podobał mi się ten przycisk. Tu włącza się światła mijania, tu włącza się długie. Żeby było łatwiej, długie długą dźwigienką. Wskaźniki są dość proste, ale bardzo ładne, czytelne. Prędkościomierz, tutaj zapalają się kontrolki, w zasadzie tyle. Mamy tutaj takie interesujące, sympatyczne lampki w słupkach B. One służą za oświetlenie wnętrza i uważam, że bardzo fajnie to zrobili. Natomiast ciekawym smaczkiem jest to, że pas bezpieczeństwa mocuje się tutaj. No tutaj to jest ułamane, w drugim egzemplarzu nie jest, to tam Wam pokażę. O, tu na miejscu pasażera nie jest. Generalnie pas jest statyczny, a żeby nie latał sobie luzem, to jest zahaczany. O, tutaj, proszę bardzo. Jak kończymy podróż, odpinamy pas, mocujemy go z powrotem tu i mamy porządek. Pięknie. W tej zgruzowanej z kolei mamy takie oto piękne radio Akropol Unitra. Właściciel bardzo dba o jakość nagłośnienia w tym samochodzie i zamontował oryginalne Unitry z przełomu lat 70. i 80. Nie wiadomo, czy dokładnie, czy to jest 79. czy 80., ale generalnie są z epoki. I grają. Szacun. Tutaj mamy Sanko. Tutaj mamy ręczny gaz. To samo, co było w dużych Fiatach. W tej drugiej zestawie tego nie ma. Generalnie działa to jak tempomat. Wyciągamy i o, proszę. Widać, jak nam pedał gazu chodzi. Jak to się przekręci, to jest zablokowany. Możemy jechać na tym ręcznym gazie jak na tempomacie. Fajne. Tu z kolei są dwie prędkości dmuchawe. Pierwsza, druga. No i oczywiście nawiew ciepły, nawiew zimny. Tu z kolei jest taki ciekawy fabryczny feature. To jest kontrolka zaciągniętego ręcznego. Działa przy włączonym silniku. Tak więc mamy zaciągnięty ręczny, włączony silnik, to się świeci. Zwalniamy ręczny i proszę. Obudowa kolumny kierownicy jest dla słabych. Niestety te kierownice lubią pękać. Są bardzo cieniutkie i delikatne, tak więc trzeba mieć to na względzie. We wnętrzu zastawy jest zaskakująco dużo miejsca.
i na głowę, i na nogi. No dobra, ktoś dużo wyższy ode mnie mógłby już tutaj narzekać na jakieś drobne niedostatki, ale generalnie zmieścić się tutaj nie ma żadnego problemu. A co najciekawsze, nie ma tutaj tej charakterystycznej starofiatowskiej małpiej pozycji, gdzie najlepiej czułby się człowiek z bardzo długimi rękami i bardzo krótkimi nogami. Jasne, tutaj nie ma współczesnej ergonomii, nie ma co jej oczekiwać oczywiście, ale sama pozycja absolutnie nie jest niewygodna. Jak na samochód z mojego rocznika, nie mam na co narzekać. Poza oczywiście jednym moim standardowym zarzutem. Brak podpórki pod lewą stopę. Ale jest to podobno cecha tego konkretnego egzemplarza, w którym styropianowe wypełnienie służące za taką podpórkę po prostu zostało usunięte. Ponieważ ograniczniki nie bardzo trzymają, o ile w ogóle jakiekolwiek są. Tak więc racjonalizatorstwo. Z tyłu jest zaskakująco dużo miejsca, szczególnie na nogi. Na głowę brakuje, jeżeli, o tak, głowę do tyłu damy, ale jak siedzi się powiedzmy w normalnej pozycji, to tutaj naprawdę jest wygodnie. Tak więc taka zastawa może służyć jako taryfa. Zresztą Fiat 128 we Włoszech często był wykorzystywany jako taryfa, co zresztą możemy zobaczyć w bardzo pięknym filmie Noc na Ziemi. Czym różniła się zastawa 1100 od Fiata 128? Tym. To był hatchback. Tyle, że no ten kufer to zachwycający nie jest. I to nie tylko dlatego, że jest zawalony. Jak zresztą każdego graciarza, to jest norma. Zaraz zobaczymy. Przełożymy to rebule. Przełożymy kocyś. I zobaczymy, czy da się tutaj wcisnąć basiwo. Ale nie mam zbyt dużych nadziei. Dobra, niestety. Baz w usztywnionym pokrowcu. Do kufra zastawy nie wlizie i nie ma nawet co próbować. Tej półki lepiej nie zdejmować, gdyż jest, jak widać na załączonym obrazku, wysuwana, ale jest zrobiona z klasycznego jugosłowiańskiego plastiku, więc wolałbym nie naruszyć się integralności, która sama w sobie nie zachwyca. Oczywiście plus 10 do prawilnej graciarskości, to jest oryginalna obstrukcja insługi, tak więc tutaj mamy to. A tu z kolei jest lista adresów wszystkich serwisów zastawy na ziemi, na przykład w Arabii Saudyjskiej. Natomiast słuchajcie, to jest absolutny sztos. Angielska broszura zastawy o samej firmie. You can tell a lot about a car by the company it keeps. Tutaj na przykład jest napisane, że zastawa jest spoko, bo Tito miał wywalone na Stalina. They are non-aligned and have no allegiance to Russia whatsoever and trade freely with Eastern and Western nations alike. Jugosławia za czasów Tito. Jugosławia w latach 90. Polskie zastawy napędzane były tylko najmniejszym 55-konnym silnikiem 1.1 opracowanym przez legendarnego Aurelio Lamprediego. Miał on 5 podpór wału i rozrząd OHC, a kulturą pracy i niezawodnością masakrował smętne ochawałki klepane we WSO. Jugosłowiańskie zastawy mogły mieć też silnik 1.3 w dwóch wersjach mocy, 64 lub nieco później 73 konie. W aucie ważącym około 850 kg musiało to naprawdę zdrowo podawać, bo nawet podstawowe 1100 daje tutaj radę. Po czym można poznać prawdziwego fana zastawy? Po tym, że kupuje całą sztukę, cały jeden egzemplarz, tylko dlatego, że ma pokrywę filtra z oryginalną naklejką. Typowo fiatowski kluczyk, palem i jadziem. Pierwsze, co mnie zaskoczyło w zastawie, to to, że jest wygodniejsza niż myślałem. Zawieszenie, co prawda, jest dosyć sztywne, ale dużo robią tutaj mięciutkie fotele, które bardzo, bardzo amortyzują wszelkie nierówności. Właściciel straszył mnie, że biegi nie bardzo chcą wchodzić i że trzeba z nim walczyć, ale póki co nie zauważam większych problemów. Owszem, dźwignia ma długi skok, ale da się tym operować, tylko wrzucając trójkę trzeba oderwać plecy od oparcia. Dobra, rzeczywiście jest pewien problem na przykład z tym, jak wskakuje trójka, ale da się to opanować. Co mnie zaskoczyło, to to, że zastawa jest całkiem zwrotna. Ja myślałem, że tutaj jak w innych włoskich samochodach, w nowszych Fiatach, chociażby w Pandzie jedynce trzeba będzie zawracać na przykład na kilka razy, a tutaj nie, zawija bardzo ładnie.
Tak więc tutaj duży plus. Do tego dochodzi naprawdę świetna widoczność, ale w samochodzie z tamtych lat jest to w zasadzie normą. Tak więc manewrowanie, nawet mimo dosyć ciężko chodzącej kierownicy, nie nastręcza tutaj żadnych problemów. A ciężko chodząca to też jest pojęcie względne. Wiadomo, że samochody z tamtych lat nie miały wspomagania i to była zupełna norma. Hamulce są zupełnie niezłe. Wiadomo, jest to samochód starszawy już, dokładnie w moim wieku, więc też nie należy spodziewać się cudów, ale są lepsze niż myślałem, że będą. Najciekawsze jest to, że one nie mają wspomagania, a i tak działają naprawdę nieźle. Jak w każdym Włochu, jak w każdym szanującym się Włochu, w sumie jest to sprzęt włoskiej proweniencji, ten silnik naprawdę lubi obroty. Lubi jak go przycisnąć, jak mu troszeczkę depnąć i on wtedy budzi się do życia. Zastawa jest bardzo lekka, dlatego nawet ta stosunkowo niewielka moc, którą generuje ten silnik, całkowicie wystarcza do tego, żeby napędzić ją wystarczająco żwawo i wygenerować całkiem sporo frajdy. Tak pokrótce podsumowując, jestem nieco zaskoczony zestawą. Jest dużo bardziej cywilizowana niż myślałem. Nawet tak pozornie zgruzowaną, bo ona tylko wizualnie jest zgruzowana, technicznie jest w bardzo dobrym stanie, jeździ się naprawdę, naprawdę fajnie. Jest to samochód, którym dałoby się jeździć na co dzień i jej właściciel właśnie to robi. Jest to jego codziennowóz. No, poza okresem zimowym, kiedy jej po prostu szkoda, ale ogólnie, tak powiedzmy od wiosny do jesieni, można tym ganiać. I gdyby nie kiepski bagażnik, do którego nie wcisnę basu uszczelnianym pokrowcu i tak naprawdę w zasadzie żadnego poza obrzynem, to byłby to grat, którym mógłbym ganiać i ja. Bo zajebiście mi się spodobało. A tu mamy legendarną zastawę z prototypowym tyłem. Tył natomiast wygląda tak. I nie, nie oznacza to, że bagażnik jest większy. Jest dokładnie taki sam jak w seryjnej zestawie. To po prostu jest nakładka. A jak potrzebujecie mobilnej tablicy, to możecie dzwonić na ten numer. Tak, ten film zawiera bezpłatne lokowanie produktu, tudzież usługi. Chcecie, żeby wasze dzieciaki posmarowały sobie pomotaną zastawę albo chcecie zrobić event, gdzie będzie można taką posmarować kredami? Dzwońcie właśnie tam. I to tyle w temacie zastawy 1100P. Naprawdę mocno mnie zaskoczyła. Mogę powiedzieć, że to zdecydowanie najlepszy samochód z krajów socjalistycznych, jakim jeździłem, a jeździłem paroma. Inna rzecz, że ten jugosłowiański socjalizm znacznie różnił się od tego, co było u nas. Ogromne podziękowania dla Zjednoczenia Graciarzy Pomorza. Wy natomiast wbijajcie na mojego fanpage'a, fejsową grupę dyskusyjną, Insta i stronę www.basedriver.pl, na którą może w końcu coś wrzucę. A jeśli ktoś chciałby postawić mi rakiję, również na mojego Patronite'a. Dzięki ogromne i do najbliższego. Oh, oh, oh.